Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszej 57. ceremonii. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Dzisiaj nasze 57. spotkanie z magicznej oazy, ponieważ jest ona właśnie symbolem transformacji i przemiany. Pozytywnego ognia fioletowego promienia, który dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji, aby aktywować wszystkie Twoje nadprzyrodzone zdolności, by widzieć wszystko, słyszeć wszystko i w tym odpowiednim momencie idealnie zareagować. By Twoje życie było pełne światła, spełnienia, miłości, obfitości, zdrowia, takiego samospełnienia w każdej dziedzinie. Każdy z nas ma takie momenty, gdzie coś idzie troszeczkę inaczej niż tego pragniesz. Gdzieś czujesz jakąś blokadę, zahamowanie, może jakiś obcy wpływ lub manipulację. To są takie podstępne metody działania mroku, aby zatrzymać Cię na Twojej drodze, drodze realizacji Twojego powołania, by podsunąć takie negatywne myśli, zwątpienia w siebie, że to wszystko nie ma sensu, że coś jest trudne, że może innym jest coś łatwiej osiągnąć niż Tobie. I dokładnie w takim momencie potrzebne jest połączenie z siłą wyższą i aktywacja fioletowego ognia transformacji i przemiany, który wypala wszystkie ciemne powiązania, sieci mroku, blokady. I znów możesz iść w pełni siły i w pełni mocy do realizacji Twoich marzeń i Twoich celów. Dzisiaj nasze 57. spotkanie to bardzo wyjątkowa energia, ponieważ ta piątka to jest solidny fundament w tym świecie materialnym, tutaj na ziemi. Buduj na skałach, a nie na piasku. A siódemka to kolejny klucz wtajemniczenia. Jak przy pomocy połączenia z fioletowym ogniem transformacji osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele. Siódemka to energia wyższych wymiarów, mądrości wyższej, wyższej przemiany, właśnie tego fioletowego promienia. To energia ametystu, który dodaje siły i mocy i który tak niezwykle odcina wszystkie negatywne powiązania, które kradną Twoją energię, które próbują na Ciebie wpłynąć i ściągnąć Cię z Twojej świetlistej drogi w otchłań lub w przepaść. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, którego energia dokładnie teraz stoi do Twojej dyspozycji, a następnie krok po kroku przejdziemy do przesłań od siły wyższej, które pomogą Ci w kolejnych dniach i tygodniach odciąć wszystkie negatywne powiązania, usunąć blokady podświadomości, by ruszyć do przodu tą świetlistą drogą realizacji, samorealizacji i wszystkich Twoich marzeń i Twoich celów. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy.